Dzień dobry. Będziemy rozładowywać resztę płytek z samochodu. Tylko niech pasy podepną. Część zrobiłem przed śniadaniem tak zwanym. Pokażę wam od razu, jak działa żuraw, który trzeba kontrolować. Bo ten mój taki właśnie jest. Nowsze żurawie, które mają więcej elektroniki, mają, są, to się nazywa samohamowny, tak potocznie. To znaczy, że jak pojedziemy obrotem, puścimy nastawnik, to on sam zahamuje. Ma na to 5 sekund, bo tak są przeważnie ustawione. I wtedy się zatrzymuje. Jak jeździmy w miarę nie bujając, no on zatrzyma się też nie bujając. Kontrowanie, no patrzcie, jedynka w prawo, dwójka w prawo, nadaje mu ruch, pęd, wracam z powrotem na zero, on jakby sobie sam jedzie, tak jak samochód na luzie. I teraz jedynka w lewo, aż do skutku. Prawie się zatrzymał, powtarzamy, stoi, potwierdzamy hamulcem. Ja ten hamulec mam tutaj w nastawniku, ale w starszych typach żurawi jest tak, że musimy robić to nogą. Jest taki specjalny przycisk jak do maszyny do szycia. Potwierdzamy hamowanie, tak? Hamulec mechaniczny. Jakby się ktoś zastanawiał, od czego jest zespół niespokojnych nóg, to właśnie od tego. Uczymy się nawyku i później w nocy, jak nam się śni, jak za dużo pracujemy, to żona skopana. Koncerny farmaceutyczne wymyśliły na to nawet lekarstwo. Podepną sobie pasy. No i teraz tak, jedyneczka do góry, naciągamy pasy, ważne żeby to było szeroko, podnosimy, starczy, wycentrujemy na środek samochodu, jedyneczka do góry, dwójeczka do góry, trójeczka do góry. Dzida. Ściągamy na siebie. I lecimy w lewo. Jedyneczka. Rozpędzamy się. Dwójeczka. Możemy z powrotem na jedyneczkę wrócić. On już dostał pędu. Zero. Zmieniamy ustawienie, żeby wyżej podjechać, bo tu akurat zawiesia plus pasy, mogę się nie zmieścić na dachu, nie?
powrotem ustawienie na średnie. Idziemy do przodu. Kontrolujemy. Puszczamy. Stoi. Zatwierdzamy. Jeszcze trochę do przodu. Tu się przydaje miarka tak zwana, odległościomierz. Wiemy, że tam 36 metr to jest miejsce lądowania. Możemy pojechać na dół. Jedziemy. Dwójka, trójka, dzida. Zblocze jakby zniknie nam z pola widzenia. Powrotem dwójka. Wiemy, że jesteśmy gdzieś tam na 10 metrze. I na tej dwójce sobie dokulamy się. W oknach widzę, że jestem gdzieś na 5-6 metrze. Dojeżdżam na trzeci, zmieniam na jedynkę. On sobie spokojnie dojeżdża. Stoimy na ziemi, dźwig się odpręża, lina się popuszcza, tak zwany przewis, czyli od wózka, wodzaka do wieży. Nie jest napięta, wiemy, że odstawiliśmy. Dobra. No dobra, i co teraz? Zupa z bobra. Jedyneczka, nie tak jak czasami mówią, śmiało. Startujemy zawsze z jedyneczki. Góra, góra! Możemy dać dwa, bo trochę w oknach widzę. Pasy podpięte. I dzida. Teraz, jeżeli jest miarka, przyjeżdżamy sobie, wiemy, że tam jest tyle miejsca, bo już stawiałem tam. Na 38 metr. Bo na tylu jest samochód. I dzida w prawo. Jedynką oczywiście. Rozpędzamy go powoli, bo po co ma bujać. Nabrał troszkę prędkości. Dajemy dwójkę. Pojeździmy trochę dwójką. Przechodzimy na trójkę. Dwójka z powrotem, jedynka z powrotem, zero z powrotem. Kula się. Dajemy na dół. Już pilnujemy kontry. To już taki odcinek. Dajemy jedynkę kontrę, dajemy nawet dwójkę kontrę, puszczamy jedynkę, zero, jeszcze kontrą trochę, jesteśmy w samochodzie, tak, odpinają sobie pasy, a my w tym czasie możemy delikatnie jedyneczką pykać, żeby podjechać sobie na cilkę. Bo gdybym dał im na cilkę, to przecież pasy źle się zdejmuje, nie? Jestem nad cilką. Cyk. Stoimy. Damy trochę wyżej tylko. Jakby się któryś podniósł, żeby w głowę nie dostał. Wyłapiemy sobie bujanie. Jeszcze. Dajemy w dół, bo coś tam pokazał, nie? Cyk, starczy.
Jedyneczka. Naciągamy. Jesteśmy na środku samochodu, jeszcze to właśnie obróci, żebyśmy mogli swobodnie wyjść. Dwójeczka, dwójeczka, góra. Na siebie. Wiemy, że musimy wylądować w otworze na 36 metrze, to na taki zjeżdżamy. Do lewo. Żeby maksymalnie dwoma ruchami jechać, nie trzema. Podjechaliśmy do góry. Znowu przełączamy na cięższy. Damy go jeszcze wyżej. Na średnie.